Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Księga Izajasza, 40 rozdział, 31 werset. Oczekiwanie na Boga. Słowo czekać w Księdze Izajasza, 40 rozdział, 31 werset, odnosi się do prostego patrzenia na Niego, na Boga. Obejmuje ono również oczekiwanie na Boga, na Niego i oczekiwanie czegoś od Boga, od Niego. Jest to pełne treści słowo, dlatego jest ono różnie tłumaczone. Jedno słowo w języku polskim nie oddaje pełni jego znaczenia. Mamy czekać tylko na Boga, mamy patrzeć na Niego, mamy czekać na Niego i oczekiwać czegoś od Niego. W trakcie takiego doświadczenia pogłębiamy rozumienie tego, co jest przedmiotem myśli Boga, a to wypiera rzeczy, które były przedmiotem naszych myśli, które nie są zgodne z Jego myślami. Kto był Jego doradcą? Kto Mu coś wyjaśnił? On daje nam poznać swoje rady i kieruje nasze umysły ku rozumieniu, gdy na Niego czekamy. Jego myśli, a nie te, które powstają w naszych umysłach, mają trwać. Jego siła, a nie nasza, zwycięży. I to jest to, co On chciałby, abyśmy mieli. Słowo naszego Boga będzie trwać na wieki, bo tak mówi Księga Izajasza, 40 rozdział, 8 werset. Patrzmy na niebiosa. On je stworzył i wszystkie ich gwiaździste zastępy. Spójrzmy na ziemię. On zna i On stworzył wszystko. Wszystkie rzeczy objawiają Jego wieczną moc i boskość. Narody są dla Niego jak drobny pył na wadze. Wszystkie narody są niczym u Niego, uważa je za pustą nicość. Tak mówi nam Izajasza, 40 rozdział, werset 17. Dlatego oczekuj na Jego odpowiedź. Oczekiwanie na Boga. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Księga Izajasza, 40 rozdział, 31 werset.